Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacré-Cœur. Wielka bieda rodzaju ludzkiego korzeniami swymi sięga humanizmu zrodzonego w epoce tak zwanego odrodzenia. Błędnie ta epoka nazywana jest odrodzeniem, powinna się nazywać raczej wyrodzeniem, przynajmniej pod względem duchowym. Bo to właśnie humanizm zakłamał rzeczywistość i pociągnął za sobą najrozmaitsze rewolucje w świecie. Bo co zrobił humanizm? Wmówił, że to człowiek jest najważniejszy. A człowiek nie jest najważniejszy. Najważniejszy jest Bóg. I on musi być na pierwszym miejscu, najwyżej usytuowany w naszym życiu i w miejscu centralnym. I wtedy wszystko się idealnie zgadza. Jak Pan Bóg jest na najwyższym tronie, w samym centrum i na szczycie, to wtedy w promieniach, pięknie układających się promieniach Bożej łaski, żyją ze sobą w harmonii ludzie. Człowiek żyje w harmonii również ze światem. Wszystko się wówczas zgadza. Natomiast jeśli Pana Boga zdetronizujemy, nie daj Boże, a to się stało nie całkowicie wprawdzie, ale częściowo zaistniało to właśnie w dobie humanizmu, no to Pan Bóg gdzieś tam jeszcze zasiada niby, ale już nie w centrum, nie na najwyższym miejscu, tylko gdzieś tam z boku, w centrum wszystkich zabiegów, dociekań, rozmyślań, sztuki, wszystkiego jest człowiek. I wtedy załamują się te promienie Bożej łaski. Dochodzi do zgrzytów, konfliktów, kolejnej takiej czy innej rewolty. Coś się psuje, bo jakieś nowe propozycje, z reguły diabelskie, wchodzą zamiast Bożego, starego, dobrego światu. I to właśnie zaistniało w humanizmie. Pan Bóg musi być na samym szczycie. No, konsekwencją humanizmu, to jest temat na cały wykład jakiś osobny i to długi, prawda? Były wszystkie kolejne rewolucje. Rewolucja filozoficzna, heretycka, tamte rewolucje rozmaite, krwawe, kulturalna, czy ta ostatnia już kompletne dno, albo poniżej dna, szamba właściwie, można powiedzieć, ta rewolucja obyczajowa, która najrozmaitsze, najpotworniejsze w ogóle zboczenia sprzedaje już dzieciom w przedszkolu. Ale to wszystko wzięło swój początek z tego, właśnie z detronizacji Pana Boga. Dlatego warto jest o tym pamiętać. Jakie jest miejsce Pana Boga i jakie jest miejsce nasze w świecie. Mamy bardzo pożyteczną ściągę, o czym często mówię, często przypominam. Tą ściągą jest krzyż, znak naszej wiary, krzyż łaciński. Jedno ramię to pionowe, dłuższe, takie solidniejsze i na nim zasadza się ramię poprzeczne. No, ten krzyż oczywiście jest stylizowany. To jest krzyż barokowy, ozdobny i uproszczony. Tak naprawdę krzyż składał się z dwóch elementów odrębnych. To był bardzo głęboko, mocno osadzony, potężny pal wkopany w ziemię. Tego by żaden skazaniec nie uniósł w ogóle, bo to było za ciężkie, żeby jeden człowiek mógł podźwignąć. I taki pal stał z reguły, żeby odstraszać potencjalnych złoczyńców gdzieś u bram miasta na przykład, wkopany na trwałe w ziemię i tylko zmieniały się te belki poprzeczne niesione przez poszczególnych skazańców. I tak naprawdę to Pan Jezus na wzgórze Golgoty niósł tylko tę belkę poprzeczną, to poziome ramię krzyża. To i tak ona była i tak dostatecznie ciężka, żeby skazaniec pod jej ciężarem upadał. Ale dlaczego o tym mówię, kochani? Bo te ramiona krzyża doskonale wyobrażają, symbolizują pewne relacje. Otóż to pionowe ramię krzyża to jest nasze odniesienie do Pana Boga, do nieba. I to powinno być solidne, potężne, mocno ugruntowane w nas, że nic tego nie ruszy. Ja, stworzenie w odniesieniu
w relacji do mojego Stwórcy. Czyli najpierw zwrócenie się do Pana Boga, najpierw modlitwa, najpierw posłuszeństwo Bożym przykazaniom, najpierw życie Ewangelią i na tym dopiero powinny się zasadzać wszelkie relacje międzyludzkie. Cokolwiek by to było, czy to będzie relacja pomiędzy chłopakiem i dziewczyną, czy narzeczonymi, małżonkami, dziećmi, rodzicami, czy gdzieś w zakładzie pracy, czy w jakimkolwiek innym środowisku, jakąkolwiek wspólnotę chcielibyśmy tworzyć, żeby ona była prawdziwie wspólnotą, udaną, trwałą i po Bożemu, to te relacje międzyludzkie muszą się zasadzać, tak jak ta belka poprzeczna krzyża, mocno być przytwierdzone do tego odniesienia ku Panu Bogu. To jest ważne, niezmiernie. Jeżeli tego nie ma, jeżeli zabraknie tego fundamentu, tego odniesienia się do Boga, to taka wspólnota, którą usiłujemy tworzyć, budować, zamienia się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Tak może na przykład chłopak z dziewczyną, zamiast stworzyć wspólnotę i zadatek przyszłego życia małżeńskiego i rodzinnego, stworzyć taką spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i to bardzo ograniczoną. Zatem, kochani, pamiętajmy, miejmy ten krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa zawsze przed oczyma i pamiętajmy o tym, żeby wszystko, cokolwiek chcemy tworzyć z innymi ludźmi, wszelkie relacje międzyludzkie zasadzać, budować na porządnym fundamencie w odniesieniu do transcendencji, do Pana Boga.